Iwona Krzyżak, redakcyjne podsumowanie roku 2022. Jesteśmy w marcu, a jeżeli marzec, to wojna w Ukrainie. Pojawia się ta informacja, która zelektryzowała dosłownie wszystkich. I to jest właśnie jeden z takich dni, których pamiętasz do końca życia. Jak atak na World Trade Center, wojna w Ukrainie, czy to pole, w który rozbił się w Smoleńsku. A ze mną Tristan Tomczak, który natychmiast po tym, jak pojawiła się informacja o wojnie w Ukrainie, zaczął działać. I właściwie trudno tutaj powiedzieć, co było w tym czasie twoim prywatnym działaniem, co było działaniem zawodowym, bo to się wszystko splotło. To tutaj ruszyła pomoc, ale też i zmiany bardzo duże na portalu. Tak, zmiany bardzo duże na portalu, ale już moja pierwsza akcja to była taka, że już w sobotę rano znalazłem się w Warszawie, gdzie odbierałem właśnie rodzinę ukraińską, którą przewoziłem do Rychwała. Dla mnie zbicie się z rzeczywistością. Mama i trójka dzieci i ze sobą tak naprawdę zabrała torbę z jedzeniem i dzieci zabrały ze sobą plecaki szkolne. I to był ich cały dorobek, który zabrali z Ukrainy do Polski. Uciekając przed wojną. A powiedz, co dalej? No bo tu nagle stało się tak, ja też byłam wtedy na urlopie, wracam, a tu nagle tak. W naszej redakcji sztab pomocowy przychodzi mnóstwo ludzi, bardzo różnych, z różnych środowisk. Mnóstwo telefonów również do nas. Postanowiliśmy stworzyć taki punkt informacyjny na naszej głównej stronie internetowej. Stworzyliśmy też taki pasek Pomoc dla Ukrainy, gdzie były wszystkie najważniejsze informacje zgromadzone właśnie przez wszystkich naszych dziennikarzy. Również zaczęliśmy współpracować bardziej z samorządami wtedy, żeby też nam na bieżąco informowali, gdzie mają się wszyscy udać z darami dla Ukraińców. Był to czas naprawdę szalony, bo ja pamiętam, że właśnie w czwartek wybuchła wojna, w sobotę byłem w Warszawie, a w niedzielę już tworzyliśmy końską bazę noclegową. No właśnie, bo wy pośredniczyliście również w załatwieniu noclegu tym ludziom, którzy do nas w ogromnej liczbie docierali do Konina. Dokładnie. Jak stworzyliśmy tą bazę noclegową, początkowy pierwszy tydzień to był kompletny spokój, bo sami ludzie do nas dzwonili, bo my już mamy wszystko gotowe dla tych Ukraińców, że już możemy ich przyjąć, ale mówimy, tych Ukraińców nie ma. Oni na razie uderzali do tych dużych miast, gdzie była największa pomoc, ale to była kwestia tygodnia. Dzieci Ukraińcy zaczęli do nas przybywać do Konina. W naszym sztabie pracowało prawie 10 osób. To był dyżur 24-godzinny. Ciągle dzwonił telefon. Ciągle dzwonił telefon. Sama była świadkiem, jak kilka razy my tutaj siedzieliśmy, nasz sztab siedział na górze tutaj w redakcji albo u nas w domu się gromadziliśmy. Ja pamiętam, że chyba mieliśmy taki rekord, że jednego dnia mieliśmy 400 połączeń zrealizowanych, tak, od ludzi, którzy potrzebowali pomocy. I tak to trwało, dopóki nie zaspokoiliście potrzeb i dopóki nie zabrakło ludzi, którzy oferowali noclegi. Także to myślę, że wojna w Ukrainie i to, co się wtedy wydarzyło, to był przykład na to, jak praca redakcji splotła się z działaniem społecznym, z działaniem pomocowym, z wolontariatem, właściwie to było wszystko. I zaczęli też dla nas pisać Ukraińcy. To też była dla nas bardzo ważna rzecz, że dosyć, że publikujemy informacje w języku polskim, to też prowadziliśmy informacje w języku ukraińskim. Taki był marzec, jak słyszeliście Państwo, bardzo intensywny. Dla Was również, takie odnosimy wrażenie po tym, jak śledziliście to, co publikowaliśmy na portalu na temat Ukrainy. A teraz zapraszam już jutro do kwietnia.